Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj absolutna nowość w portfolio Mercusysa, czyli Modemo Router mobilny 4G LTE. Jest to brand oczywiście TP-Linka i sam TP-Link takie urządzenia posiadał w swojej ofercie nawet całkiem sporo, czy to bardziej stacjonarne, czy bardziej mobilne. Tutaj będziecie mieli link do tego typu urządzeń. Były też w serii Deco, ale Mercusys rozwiązań 4G do tej pory nie posiadał. To się oczywiście zmieniło i dzisiaj model oznaczony kodowo MB110 4G, co prawda tylko 4G, nie 4G+, bez agregacji, ale to dopiero pierwszy model, więc przejdźmy do materiału wideo. Opakowanie tekturowe, brawo producent, i widzę lekką zmianę barw, bo zazwyczaj był to czerwony i czarny, w tej chwili mamy już czerwony i biały, więc być może tutaj kolorystykę nieco producent zmienia. Logo oczywiście linii, czyli Mercusys, 300 megabitów na sekundę, wireless N, ale to się odnosi do standardu Wi-Fi, już nie najnowszego, ale nie traktowałbym tego jako wadę, ponieważ w tego typu zastosowaniach jest to w zupełności wystarczające. Wystarczające transfery zapewnia, więc jest ok. Większym problemem może być brak agregacji częstotliwości w LTE 4G, natomiast zważywszy na cenę tego urządzenia, niecałe 200 zł w Polsce, myślę, że można wybaczyć brak agregacji, zwłaszcza, że większość urządzeń, tego typu urządzeń, która ma agregację, agreguje tylko dwie częstotliwości, co w praktyce oznacza, że jeżeli mamy częstotliwości zasięgowe jak 800 MHz i na przykład 1800, to transferów to nam znacząco nie poprawi. Być może producent w przyszłych modelach doda agregację. Dobrze i fajnie, że taki model się pojawił w portfolio Mercusysa, ponieważ Mercusys to jest marka czy brand TP-Linka, który oferuje maksymalnie dużo za maksymalnie niewiele, czyli bardzo dobry stosunek ceny do jakości, do oferowanych możliwości, bez zbędnych wodotrysków. To ma po prostu działać i nie płacimy za zbędne bajery. Tak bym scharakteryzował markę Mercusys, za to ją bardzo cenię i lubię jej produkty. Mamy informację o kategorii czwartej, czyli do 150 megabitów na sekundę możemy osiągnąć na tym urządzeniu. Oczywiście wstecznie kompatybilne z 3G, Wi-Fi, tak jak mówiliśmy, 300 megabitów. Do 32 urządzeń można połączyć do urządzenia. Możemy kontrolować urządzenie przez aplikację. Informacja o tym, że wymagane jest włożenie karty SIM. Z boku mamy jeszcze powtórzone parametry podane na przodzie. Co mamy ciekawego z tyłu? Słuchajcie, mamy informację o super szybkim 4G LTE. I mamy też informację o tym, że do 150 megabitów możemy osiągnąć prędkości ściągania i do 50 megabitów wysyłania. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, do 300 megabitów na 2,4 GHz dla zapewnienia lepszego zasięgu. Tutaj jest to powtórzone. Nie mamy dual banda. To też nie traktowałbym jako wady, bo w tego typu urządzeniach raczej wystarczy jedno pasmo, zwłaszcza, że te Wi-Fi w standardzie w zupełności sobie poradzić z transferami osiąganymi przez modem. I tutaj zastosowania. Zdalne obszary, w których potrzebujemy zdalnego dostępu, domek wakacyjny, spotkania biznesowe. Takie zastosowania widzi producent dla tego urządzenia. Daje nam to ciekawe możliwości, bo możemy przykładowo połączyć sztywnym łączem, modemem DSL albo światłowodem, czy też Ethernetem z jakiegoś operatora kablowego jako główne łącze, a kartę SIM wrzucić jako łącze zapasowe. I w sytuacji awarii głównego łącza mamy backup. To, co może interesować wielu z Was, to wspierane pasma, bandy. Mamy tutaj oczywiście B1, B3, B5, B7, B8, B20, 800 MHz, bardzo istotne. Mamy też podane konkretne częstotliwości, 2100, 1800, 2600, 900, 800, 700, więc większość pasm w Europie jest wspierana jak najbardziej. Mamy też informację o wsparciu wstecznym
dla 3G, które niestety, jak wiemy, w Europie będzie wyłączane, więc raczej nie jest to kwestia istotna. Istotną kwestią jest to, że mamy do czynienia z urządzeniem, do którego możemy podłączyć dwie zewnętrzne anteny 4G, które poprawią nam zdecydowanie zasięg w takich miejscach, gdzie ten zasięg nie jest najlepszy. Z informacji, jakie na pewno Was zainteresują, Made in China oczywiście, wersja sprzętowa to 1.2, więc nie 1.0, a zawartość opakowania to oprócz samego modemu routeru, kabel zasilający, czy zasilacz, przepraszam, kabel ethernetowy i krótka instrukcja obsługi. Mamy również informację o 3 latach gwarancji, a dystrybucja jest europejska. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować urządzenie. W środku otrzymujemy samo urządzenie, o nim może za chwilę. Oczywiście papier kologię. Kabel ethernetowy. Nie za długi. Kategorii 5. Oraz, słuchajcie, zasilacz. A to będzie wszystkich interesować. Jeżeli chodzi o zasilacz, to mamy 9V i 0,85A, czyli niecałe 8W. Przypomina mi się, nawet chyba ten sam zasilacz użyto, jaki był w zestawie do niedawno przeze mnie testowanych kamer TP-Linka. Ty będziecie gdzieś mieli linka do tego testu. 8W jest to naprawdę niewielka wartość i myślę, że urządzenie możemy traktować z kategorii bardzo ekologicznych. No dobrze, rozpakujmy sam router. Urządzenie jest sporych rozmiarów, myślałem, że będzie mniejsze. Mamy dolny panel, tabliczka znamionowa i karta SIM. Tutaj karty nano SIM wkładamy. Nie ma żadnej tacki, po prostu je wsuwamy tutaj i powinny się trzymać. Urządzenie jest białe. Na przednim panelu mamy diody. Mamy 3 diody informujące nas o zasięgu i dioda informująca o stanie pracy. Tylny panel to 2 porty ethernetowe, gniazdo zasilania i przycisk WPS-u resetu. Jeżeli chodzi o górę, to mamy tutaj logo producenta Mercusys. Nie pozostaje mi nic innego, jak przetestować urządzenie. Aplikacja Mercusysa na smartfony daje naprawdę sporo możliwości, ale jeżeli chcecie zmienić chociażby pasma, na których łączy się wasz mobilny router, to musicie udać się do panelu www, bo tylko tutaj znalazłem opcję wyboru pasm częstotliwości. Nazwy sieci nie zmienimy w aplikacji mobilnej, ale bez problemu zmienimy ją w interfejsie webowym. Możemy sobie tutaj wpisać dowolną nazwę sieci. Jeżeli chodzi o moje praktyczne doświadczenia z dłuższych testów Mercusysa MB114G, to urządzenie jest naprawdę bardzo dobrze wycenione w stosunku do tego, co oferuje, bo za niecałe 200 zł otrzymujemy kawał porządnego sprzętu. Bardzo fajny design według mnie. Do podstawowych funkcjonalności w zupełności wystarczy. Można go spokojnie postawić w salonie, jeżeli macie oczywiście wystarczająco dobry zasięg. Ewentualnie podłączyć tutaj telewizor przewodowo i jakiś NAS, a resztę urządzeń połączyć przez Wi-Fi. Z drobnych mankamentów można tutaj doszukać się braku wsparcia dla agregacji pasm, czyli mamy tylko 4G bez 4G+, bez LTE Advance. Kategoria 4 do 150 megabitów na sekundę, ale umówmy się, że ciężko oczekiwać tego w sprzęcie z tak budżetową ceną jak ten model. Za tę cenę otrzymujemy naprawdę bardzo dużo, do 32 urządzeń, wsparcie do 300 megabitów po Wi-Fi i wsparcie dla 4G LTE. Łatwa konfiguracja poprzez aplikację, więc jest to urządzenie, które myślę, że dla wielu będzie atrakcyjną pozycją, nie rujnującą budżetu domowego.
Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o nowym routerze Mercusysa. Czy uważacie, że jest to ciekawa pozycja, dobrze wyceniona? Czekam na Wasze komentarze poniżej. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz udostępnianie tego materiału, szerowanie, żeby niósł się po sieci. Jeżeli ktoś do tej pory nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął mu żaden nowy film. A na koniec jeszcze przedstawię Wam tutaj linki, zamieszczę Wam linki do innych ciekawych wideo o podobnej tematyce. Hej, hej, do kolejnego wideo.